Cześć, dzień dobry. Przychodzę dzisiaj do Was z telefonem w dłoni, ale zaraz Wam powiem dlaczego. I też przychodzę z nowym odcinkiem, z nową serią na kanale. Koniecznie dajcie mi znać, czy ona się przyjmie, czy mam coś takiego kontynuować, czy w ogóle jesteście zainteresowani, zainteresowane pewnie w głównej mierze tutaj oglądają mnie kobiety. Ale chciałabym zrobić coś, czego nie ma w ogóle na polskim YouTubie, ponieważ przejrzałam dokładnie te filmy, czyli stylizacje inspirowane Pinterestem, czyli to, co aktualnie się nosi. Ja bardzo często sama inspiruję się Pinterestem i zerkam sobie na te stylówki, więc tak pomyślałam sobie, why not? I ogólnie zrobię dla Was 3 albo 4 stylizacje, takie, które naprawdę wpadły mi w oko, ale każda z nich będzie miała faktor X i też nie chciałabym, żebyśmy traktowały tego zero-jedynkowo, że odtwarzamy to 1 do 1, tylko komponujemy to z szafy, to, co tak naprawdę mamy, żeby to wykorzystać, a nie mieć na przykład, nie wiem, bluzkę 1 do 1. Główne skrzypce w każdej stylizacji ma odgrywać biżuteria Sadwa. I pokażę Wam zaraz, często same pytacie się mnie o te najmniejsze i takie najdrobniejsze szczegóły z filmu, czyli co na ustach, albo właśnie skąd kolczyki, skąd łańcuszek, więc każdą z tych moich stylówek, które dla Was przygotowałam, przystroję biżuterią. I mam tutaj już przygotowanych kilka pierścionków, które naprawdę myślę, że będą idealnym akcentem, zwłaszcza, że stawiałam tutaj na kolory. Wiem, że teraz zdecydowanie częściej po te kolory chcemy sięgać, więc myślę, że to, co dla Was przygotowałam, a zwłaszcza, że na przykład oni mają w sobie to, że ta cała biżuteria jest sygnowana motylem, i stała się takim talizmanem, więc myślę, że to warto by było wspomnieć, że tutaj właśnie często w tej biżuterii główne skrzypce odgrywa motyl, ale chciałabym zwrócić też uwagę na to, że ona jest tak samo w trendach, jak chcę zrobić dla Was te stylizacje, to w trendach również jest ta biżuteria. Także lećmy z pierwszą moją nawet kolorową stylówką. Bardzo przypadła mi do gustu stylizacja Leoni i to nie jest wcale taka stylizacja aktualna, że z tego roku, tylko to jest w ogóle stylizacja z 2020 roku, ale możemy zwrócić uwagę na to, jak bardzo cały czas te trendy zataczają krąg i duże marynarki. Pod spodem mamy jakiś basic. Ona tutaj miała ubrane buty, chyba to jest Bottega. Ja nie będę wskakiwała w takie buty, bo wydaje mi się, że to już nie, jakby jeżeli chodzi właśnie o te klapki. Natomiast główne skrzypce odgrywają różowe spodnie, które właśnie mam na sobie. I już Wam pokazuję dokładnie całą stylówkę, z czego ja ją przygotowałam. Ta marynarka oczywiście pochodzi z lumpeksu. Ona miała na sobie dużą, przeskalowaną, szarą marynarkę, więc myślę, że już większość z nas ma takie w swojej szafie. I ta marynarka kosztowała chyba 8 zł, dlatego to jest fajne, to jest coś ponadczasowego, co już gdzieś tam długo, długo ze mną jest, choć często myślicie, że to jest marynarka z Lamani. Wcale się nie dziwię, ale pamiętajcie, że w lumpeksach jest naprawdę sporo tego typu okryć wierzchnich. I ja pomyślałam sobie, ponieważ pod spodem mam t-shirt i teraz specjalnie nałożyłam ten szary, który również pochodzi z lumpeksu, który ma trochę taką metaliczną nitkę. I to jest trend. To jest trend, to jest trend. No i wiadomo, róż, który po prostu uwielbiam w tym sezonie, więc pomyślałam sobie, że nakładam właśnie tą bluzkę, ponieważ cały czas gdzieś tam kręcimy się dookoła tych metalicznych akcentów. No i mam tutaj przygotowany łańcuszek i tak zastanawiam się, bo oczywiście mogłabym dobrać sobie łańcuszek, który będzie złoty. Bardzo lubię w ogóle łączyć złoto ze srebrem i uważam, że to też fajnie wygląda, ale zastanawiam się, czy nałożyć ten łańcuszek. Oczywiście wszystkie linki do tej biżuterii będziecie miały pod spodem. Czy nałożyć ten, który jest srebrny i już całkowicie przypieczętować tą stylówkę. Ale chyba nałożymy złoty. Powiem Wam, że ten łańcuch jest naprawdę super, dlatego że nie jest za gruby, ale nie jest też za cienki. Nie gubi się w tej stylizacji i nawet ja bym tutaj już mogła pozostać przy tym, ale mam fajną bransoletkę, która do tej całej stylówki będzie dobrze współgrała. Zaraz zresztą pokażę Wam się w całości. Wiem, że będziecie w niej zakochane, bo jest piękna.
dla mnie to jest iście wakacyjny klimat, także okej, wskakuję sobie w tą piękną bransoletkę. Bardzo lubię tego typu akcenty, już w tamtym roku mi się podobały. One są mocno modowe i mocno pinterestowe. I tutaj też macie te motylki, a to o, super to wygląda. Więc tak wygląda moja stylizacja. Klapki tak naprawdę dobrałam różowe, ale możecie równie dobrze wskoczyć w New Balance i też będzie fajnie wyglądało, jeżeli nie chcecie, tak jak Leonie, wskoczyć sobie w szpilki, no bo nie zawsze jednak to jest praktyczne. Zresztą to była fajna stylizacja, ale na wyjście, natomiast ja bym bardziej chciała to wszystko ograć tak na co dzień, tak jakbym na przykład mogła spokojnie iść sobie z koleżanką na kawę, także wskakuję w te klapki. Słuchajcie, te spodnie są liniane, dlatego one trochę będą się jednak miły, ale jeżeli miałybyście ochotę, aby ta stylizacja nabrała takiego codziennego looku, to radziłabym wskoczyć sobie właśnie w New Balance i ja to teraz zrobię, żeby pokazać Wam, jaka będzie różnica między tą stylizacją jednak w sportowych butach, a w tych klapkach. Właśnie stałam się po prostu Pinterest girl. I też uważam, że czadowo to wygląda. Tutaj dodatki też sobie możecie kombinować jak chcecie. Możecie równie dobrze dobrać sobie plecak nawet do tego, czy jakąś snerkę. Więc wydaje mi się, że sportowe buty zawsze fajnie do marynarki. I nawet możemy połączyć takie spodnie, które są właśnie lniane. Będą idealne na lato. To jest Oishu. Ale jednak, jak jest biżuteria, to przyznajcie, że ta stylizacja robi się o wiele bardziej elegancka i wiele bardziej wyjściowa, więc ta biżuteria jednak tutaj jest naprawdę bardzo ważna. Wskakuję w stylizacji numer 2 i to jest double denim, czyli jeans, który łączymy sobie góra-dół i właśnie w tym sezonie jeans to nie tylko dżinsy, ale też wielkie kurtki, koszule i mam taką fajną, ciekawą koszulę, bo pamiętajcie, że tych stylizacji, które właśnie ja tutaj pokazuję, nie musimy odzwierciedlać dosłownie jeden do jednego. Fajnie by było jednak wykorzystywać wszystko to, co mamy już w szafie i ograć to właśnie jakimiś fajnymi dodatkami w postaci na przykład biżuterii, swoich dodatków, swoich torebek, swoich butów. To nie musi być naprawdę zero-jedynkowo. Ale jednak ten denim and denim jest super i uważam, że to jest naprawdę ciekawy trend. Na pewno może nie do końca tak wygodny jak lniane spodnie, ale mam ciekawą, fajną koszulę, która jest super niestandardowa i wskoczę sobie teraz w dżinsy. Czarny pasek na pewno się znajdzie. Czarna torebka też na pewno się znajdzie, więc lećmy. Czuję, że ta koszula zrobi po prostu szał, więc zostawię Wam oczywiście link do niej na dole, bo jest totalnie, totalnie inna, ale jest bardzo wygodna, więc to nie jest taki jeans mega twardy, tylko jest super komfortowy, jest nawet cienki, więc jak na tego typu koszulę to wydaje mi się, że bardzo taka wygodna w noszeniu, bo jednak jeansowe koszule nie zawsze kojarzą nam się z czymś, co może być do końca, no jakieś takie bardzo komfortowe w noszeniu, a on jest taki, no to jest jeden z tych takich cieńszych jeansów, więc bardzo fajnie. Poza tym tu mamy materiał. Ona jest boska, muszę Wam zrobić stylówkę na Insta z tym i chcę sobie dobrać do niej jakąś fajną biżuterię i myślę, że pójdę tutaj zdecydowanie w tą zieleń, dlatego że będzie kolorowo. Będzie kolorowo i uważam, że
Im więcej kolorów w tym sezonie, tym lepiej. Spójrzcie, ja dobrałam sobie tylko dwa pierścionki. Jak one cudnie wyglądają razem. Tak, więc te dwa pierścionki zdecydowanie tak. I wiem, że zwariujecie na punkcie tych kolczyków. Zresztą się nie dziwię, bo ja sama zwariowałam na ich punkcie. Trochę All Saints, no na pewno coś mocno, mocno modowego i pięknego. Linki oczywiście, jeszcze raz Wam mówię, na dole, gdybyście chciały. Ja w ogóle miałam taki jeden kolczyk tego typu, tylko z cyrkoniami, ale one wyglądają bosko. To jest to. To jest to. Uwielbiam. Wiecie co? Taka delikatna, minimalistyczna biżuteria, ale która jest tak modna, że robi to coś. W ogóle mam jeszcze taką nausznicę. Kojarzycie to? Coś takiego? Czy to już będzie za dużo, czy nie? Dajcie znać. Też bosko. Tylko trochę mi się zaczerwieniło ucho. Wiadomo, bo nie wiedziałam, jak ją nałożyć. Ale bardzo prosto. Po prostu zaczynacie odtąd. Oh, I like. No i to jest to. Tak naprawdę można sobie fajnie zrobić tą stylizację. No i co? Pokazać Wam buty? Chyba nie będziecie zaskoczone, że będą to Room Balance. I staruszki z tamtego roku, które super się trzymają i naprawdę są w świetnej kondycji. Mimo tego, że bardzo no dużo chodziłam w nich w ubiegłym roku. Ale stylówki Jeans and Jeans są o tyle fajne, że można nałożyć co się chce na dół, dziewczyny. Nałożycie klapki, będziecie wyglądały super. Może w klapkach nie będzie do końca tak wygodnie, ale szczerze, w tej stylizacji możecie nałożyć właśnie klapki na obcasie, jakieś szpilki i będziecie też wyglądać turbo sexy. Także wydaje mi się, że Wam się może spodobać. Jak coś, to spodnie to są Levi's 501, jakiś w ogóle stary model. Dajcie mi koniecznie znać, czy Waszym zdaniem na przykład lepiej by było, gdybym włożyła tą koszulę, ponieważ ona jest dłuższa, jak widzicie, teraz nosimy w taki sposób te koszule, ale ta dziewczyna miała jednak włożoną, więc spróbujmy, choć nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy to nie, nie przesadzę wtedy, czy nie zrobi mi to na przykład jakiejś bardziej objętości z przodu, bo jednak ta koszula jest długa. Gdyby ona była krótsza, no to może by było lepiej. Nie wiem. Trochę się robi tutaj kwadrat, wiecie, spójrzcie. Dajcie mi chwilę. Dobra, jestem, ale uważam, że pomimo moich wszelkich starań, tutaj jest jakieś 10 cm, więc I don't know, z tyłu wygląda super, ale z przodu jakoś nie do końca jestem przekonana. Mam pasek Massimo. Stary, dobry klasyk, więc ona też miała czarny pasek. Odwzorujemy to fajnie, ale po swojemu, więc właśnie w sumie odchodzi. A te pierścionki to jest... Oh, dziewczyny! Bardzo mi się podoba to połączenie kolorów. Jestem z czarną torebką i co sądzicie? I to jest stylówka z Pinteresta. Po swojemu, z tego, co mamy w szafie. No ale połączyć Jeans and Jeans. A co to za sztuka? Bosko! Trochę tu mi coś nie leży, ale zamysł jest super. I naprawdę mi się to podoba. Zwłaszcza w połączeniu z butami, które pokażę Wam z perspektywy podłogi. Fajnie te jeansy leżą tak jak kiedyś. Pamiętam, jak mój brat był w 8 klasie. Wszyscy jego znajomi tak chodzili. Jak Wam się podoba ta stylizacja? Która w ogóle najlepsza? I podrzucajcie mi jakieś do odtworzenia. To też będzie ciekawe, jak coś fajnego znajdziecie. Biżuteria jest śliczna. Te kolczyki są naprawdę piękne. Zamawiajcie sobie, dziewczyny, bo to są w ogóle bardzo dobrze się zapinają. Nie zgubicie ich. To też jest ważne przy tego typu zapięciach. I dobrze to wygląda. Z tą nausznicą również. A pierścionki?
to nie jest tak dużo. W porównaniu do tego, że tu jest jeans, to jest po prostu taki fajny akcent. Wydaje mi się, że można poszaleć, zwłaszcza na wiosnę. Będę wskakiwała w kolejną stylówkę, którą sobie zapisałam. I to chyba jest coś, co myślę polubicie w większości. Bardzo znana, klasyczna, myślę zapisana przez większość dziewczyn, które lubią Pinteresta albo Instagram. Jeansy, sportowe buty, jakaś czapka, płaszcz. To jest klasyk. Ale taki klasyk, który fajnie, że jest w modzie, dlatego że to nie jest nic nadzwyczajnego, a jednocześnie to jest taka prosta stylizacja, która robi właśnie to coś z takim modowym twistem, więc lećmy. Kawki nie mam, kawka wypita, ale to nic. Płaszcz, lecę po płaszcz. Ja już powoli się przygotowuję. Dobrze się sprawdzi zawsze mieć basic, ale taki basic niezawodne. I pytacie się mnie właśnie o tą bluzkę często, więc umówmy się, zostawiam też na dole link. Kupiłam ją chyba rok temu i jest niezawodna. Pod wszystkie marynarki ona jest takim prążkiem z konopi. Przy tej stylizacji fajne jest to, że mogłam sobie zostać w tych jeansach, które miałam i pasku i płaszcz. O ten płaszcz dostaję bardzo dużo pytań. To jest płaszcz marki Next i on jest z takiej imitacji skóry. Czadowy. I to jest mój kolor, słuchajcie, uwielbiam ten kolor, trochę taka pistacja. Zatem zamówiłam go na Zalando, jak jeszcze będzie, to zostawię Wam link. I chciałabym tutaj naprawdę zagrać fajnie biżuterią, bo mimo tego ta stylizacja jest spoko. Ona jest naprawdę spoko, ale czy nie odczuwacie, że jednak tutaj czegoś brakuje? Wiadomo, torebka i czapka, ale zdecydowanie musimy zaszaleć. Ja bym może poszła w taką bransoletkę, dajcie znać. Ona jest takim delikatnym motylkiem, więc może założyłabym sobie tą bransoletkę i taki łańcuszek. Tak. Ma śliczne zapięcie. W ogóle, jeżeli będę miała jakiś kod na biżuterię, to dam Wam znać, bo myślę, że chętnie sobie skorzystacie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to powinno być coś dłuższego, czy krótszego? Nie, zdecydowanie krótszego. Śliczny jest ten naszyjnik, ale on musi zostać jednak do odsłoniętej stylizacji, więc tutaj poszukujemy czegoś krótszego. I to będzie zdecydowanie to. Piękny jest w ogóle z takim motywem motylka. Ja raz mam tak, w zależności od stylizacji, że lubię delikatną biżuterię, a czasami lubię taką mocniejszą, ale nie też, że przesadna. I właśnie oni mają fajne, idealnie wyważone te łańcuchy, bo one nie są takie, że nie wiadomo co z tym zrobić, tylko są takie w punkt. Pięknie wygląda. Tak, nie rzuca się w oczy za bardzo, ale tak idealnie. Pierścionki. Oczywiście, że muszą tutaj iść pierścionki. I myślę, że założę właśnie ten, który Wam pokazywałam na początku, ponieważ on tutaj ma tego motylka. Możemy tak naprawdę ten pierścionek nosić dwustronnie, jeżeli mamy ochotę. To jest ciekawe bardzo. Ok, chyba wolę na tym. Kolczyki. Tak, zróbmy to z kolczykami. Fajnie, coś ciekawego, coś innego. Ojej, chyba nie miałam nigdy czarnych kolczyków. Dajcie znać, czy miałyście. Ale fajnie to wygląda. Tak inaczej.
typowo InstaBody czapka Sandro. Też gdzieś tam Wam wrzucę na dole link. Więc moim zdaniem to jest... idealnie odwzorowana stylizacja po swojemu, ale wygląda to naprawdę... nic, tylko lecieć do Paryża i robić fotki w witrynach. Ale dobrze, naprawdę dobrze. Pokażę Wam tą biżuterię z bliska. Ta biżuteria jest tak uniwersalna akurat, ten motyw, że możemy równie dobrze sobie nałożyć to do sukienki. Ale ja Wam ogrywam to właśnie w takich codziennych stylizacjach. Pierścionek też jest taki, że on z jednej strony rzuca się w oczy, ale z drugiej strony, jak mamy ochotę na coś lżejszego, to możemy po prostu zrobić w ten sposób. Dajcie koniecznie znać, jak to wyszło. Czy wyszło podobnie? Okej, i robię ostatnią stylówkę i to jest stylówka z tak zwaną patchwork jacket, czyli te wszystkie patchworkowe kurtki, które teraz totalnie będą modne. One już od dłuższego czasu są w sklepach, ja nawet swoją kupiłam chyba w grudniu w Reserved jedną, ale mam super patchwork jacket do pokazania dla Was, więc musimy to odtworzyć. I oczywiście nie mam fioletowej, ale jakby zamysł patchworku jest jeden, że ona właśnie ma imitować materiał, jakim jest patchwork. Wiecie, co to jest patchwork. Nawet chyba w IKEA były takie kafelki kiedyś. Więc patchwork materiał to jest nic innego, jak zszyte ze sobą takie tkaniny. Im więcej, tym lepiej. Często patchworkowe za naszych jeszcze czasów dzieciństwa były kołdry, narzuty, kapy takie na łóżko. Więc myślę, że to mocno nam się może z tym właśnie kojarzyć. Ale tutaj, wiecie co? Chodzi o to, żeby było kolorowo. Więc jaką tam patchworkową sobie kurtkę nie kupicie? Proszę bardzo, tkanin patchworkowych macie mnóstwo w ogóle w sklepach z tkaninami. Więc na upartego możecie sobie nawet super kamizelkę uszyć i możecie sobie taką kurtkę również uszyć, jeżeli nie znajdziecie takiej, jakiej szukacie, ale ja już Was nie zatrzymuję, tylko wskakuję w moją ostatnią stylówkę. Tak, i będzie ich 4 w tym filmie, więc myślę, że nie za dużo, nie za mało i koniecznie dajcie mi znać, czy mam nagrywać kolejne odcinki takiego pinterestowego przeglądu i odtwarzania naszych stylizacji z tego, co po prostu mamy w domu. Pięknej patchworkowej kurtce. Powiedzcie, że jest super turbo wiosenna, ale tą biżuterię już zdejmuję i nałożymy sobie zupełnie inną. Ale dajcie znać, jak Wam się podoba. Wskoczyłam też w takie zwykłe, stare już jeansy z Zary, ale tutaj pamiętajcie, że to nie ma być takie odwzorowanie jeden do jednego totalnie, że ta patchworkowa kurtka ma być taka sama. Tego jest mnóstwo i zróbcie sobie taką, na jaką macie ochotę. Uszyjcie sobie, zamówcie sobie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Pull&B, Reserved, Zalando. Po prostu wpiszcie patchwork jacket. Tak, tak właśnie wpiszcie. Więc ja proponuję, moi drodzy, oczywiście, że to bardzo podobny do poprzedniego naszego naszyjnika, ale to jest bransoletka. I super tutaj ten motylek mi pasuje, dlatego że ta kurtka jest taka pozytywna, a ten motylek jest taki delikatny, nienachalny, więc jak najbardziej jestem na tak. Spójrzcie. Ślicznie.
czy ja zamówiłam dla Was jakieś kolczyki piękne? Oczywiście, że tak. I to są takie śliczne kolczyki. Wiem, że nawet sama swego czasu poszukiwałam idealnych, malutkich koluszek tak zwanych. Żeby były nie za duże, nie za małe, ale takie perfekcyjne. Ja już je nosiłam i właśnie one są perfekcyjne. Także myślę, że zobaczycie w wielu stylizacjach teraz u mnie te. I nie nakładam tutaj naszyjnika, nie chcę, bo tu ma być prosto, ale nałożę kolorowe pierścionki. O! Jezu, uwielbiam! Jakie są słodziaki. I trochę ten nasz pierścionek jest taki patchwork, co? Mam jeszcze taki i nie wiem, czy pamiętacie tą bransoletkę, którą pokazywałam na samym początku. I to jest ta... Motyrki. Więc to jest właśnie dedykowane do niej i to jest tak naprawdę komplet. Ale wiadomo, że nie musimy takich kompletów nosić razem, więc... Mega Wam polecam, no bo są słodkie, no. Bardzo, bardzo mi się podobają. Zdejmę Wam jeszcze na chwilę tylko, żebyście sobie zobaczyły wielkość tego kółka, no bo to jest naprawdę istotna sprawa, że to jest jednak takie grubsze kółeczko. To nie jest nic takiego niestabilnego, cieniutkiego, tylko takie konkretne, że widać je w stylizacji. A mam fajny stary pasek w ogóle. Nie wiem, czy on będzie tu pasował, ale z... No to pasek vintage, taki z lumpeksu. Ale czy on nie zepsuje tej stylizacji? Może zostańmy bez niego? Dajcie znać. Nie, bez paska. Tu idzie bez paska. Ale, o, możemy nałożyć Celine. Celine będzie fajny. Tu. Natomiast tutaj okularki, ja jestem gotowa i w ogóle już sobie zostanę w tej stylówce. I tak to zakończę, ale pokażę Wam też opcjonalnie, bo mam jeszcze 3 pierścionki, których nie wykorzystałam w tej stylizacji. 2 już Wam pokazałam. O. O. Z tym paskiem jest ok, ale też bez paska jest super. Mam ten i zamówiłam sobie akurat za malutki. To ja przekombinowałam. No i ten, powiem Wam, że muszę sobie też zamówić, ale chyba sobie go zamówię na ten palec albo na ten, bo zamówiłam na ten. I chciałam Wam pokazać, ponieważ zdejmę sobie moją super patchworkową kurtkę na sekundę i pokażę super turbo patchworkową kamizelkę, która jest boska. I powiedzcie, że tu już mogłabym nałożyć biżuterię. Zobaczcie, jak można zostać w tym samym, co się było, a totalnie stylizacja się zmienia. Także dajcie mi koniecznie znać, czy lepiej w kurtce, czy w tej kamizelce. Jak coś, linki na dole, żebyśmy sobie nie zawracały tym głowy, ale ja jestem zauroczona tego typu wszystkimi printami i kolorami, które właśnie wchodzą w tym sezonie. Także super mega turbo się cieszę. Chyba trochę za bardzo słodzę w tym filmie, co? A to jest wiosna. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie koniecznie mi znać, czy nagrywać dla Was takie kolejne inspiracje, przeglądy Pinteresta i odtwarzanie stylizacji. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!